Cześć wszystkim, witajcie 30 marca. Dzisiaj na polu, korzystając z pogody, wykonuję zabieg na chwasty. Produkt Lancet Plus i Adjuvant da Soil. Na pszenicę jest odmiana Elektra i obok tam za słupem, gdzie to wyższe drzewo jest, tam jest odmiana hybrydowa. Później Wam pokażę, jak wyglądają te odmiany między sobą. Siane tak naprawdę można powiedzieć, że w tym samym terminie jest tylko dzień różnicy między pszenicą hybrydową, a tutaj pszenicą populacyjną Elektrą. I tutaj właśnie dzisiaj idzie zabieg na chwasty. Też przy okazji w kierunku prawdopodobnie zwalczenia jęczmienia ozimego. Tutaj była robiona kilka razy uprawka niszcząca jęczmień ozimy, jeśli chodzi o siew, przed siewem pszenicy typowo. Jak zobaczycie, mamy też jęczmień ozimy, on gdzieniegdzie występuje i tutaj właśnie w kierunku też zwalczenia jęczmienia prawdopodobnie substancja piroksysulam, która jest zawarta w lancecie, powinna zwalczyć jęczmień ozimy, czyli go może nie typowo jak Roundup, że zniszczy, ale przynajmniej wyhamować, więc zobaczymy, jakie efekty będą. Jest ciepła pogoda, więc wydaje mi się, że najbliższe dni powinny przynieść jakiś efekt chwastobójczy za parę dni, może w ciągu tygodnia powinno być coś widać. Chciałbym Wam teraz pokazać porównanie dwóch pszenic. Po lewej stronie jest pszenica Elektra, a po prawej jest pszenica Himalaya, jest to pszenica hybrydowa. I po lewej stronie pszenica została zasiana 28 września, a tutaj dzień wcześniej, czyli 27 września. Jest pszenica, akurat tutaj ta Himalaya jest na tym polu i jeszcze mamy też na innym polu, gdzie była siana gdzieś chyba koło, no początek września, przyjmijmy gdzieś tak, bo już za tym dokładnie nie pamiętam. I jeśli chodzi o wysianie sztuk nasion na metrze kwadratowym, pszenica hybrydowa jest wysiana 130 nasion około na metrze kwadratowym, a tutaj pszenica chyba była około 285 nasion na metrze kwadratowym. Pszenica Elektra też wyróżnia się właśnie szybszym wzrostem wiosennym, ale tutaj właśnie pszenica Himalaya też jest odmianą, która się później troszkę kłosi i dojrzewa, więc ta różnica we wzroście jest, ale też właśnie między pszenicą hybrydową sianą wcześniej, a tutaj właśnie tą hybrydą, gdzie jest siana później chyba z 2 tygodnie dobre, no to różnica we wzroście jest dość znaczna i ta pszenica musi się też mocno rozkrzewić i miejscami jest tak, że po prostu ta pszenica na jesieni nie poschodziła, są takie troszkę miejsca, gdzie tych nasion brakuje na metrze kwadratowym i tutaj tak naprawdę zabiegi tylko można powiedzieć troszkę azotowe, zwiększone i jakieś dokrzewiające mogą spowodować trochę, że ta pszenica hybrydowa trochę to nadgoni, no bo ze 130 nasion musimy wytworzyć gdzieś 600-700 kłosów na metrze kwadratowym. Obydwie pszenice na razie jako tako można powiedzieć, że rosną. Pszenica Elektra wiadomo wyróżnia się tutaj intensywnym wzrostem, więc ona wygląda dość imponująco na ten moment. No ale mam nadzieję, że pszenica hybrydowa jakoś się obroni i po prostu ten wzrost będzie jej prawidłowy. Na oba pola, czyli tutaj pszenica Elektra jest 2 hektary i 60 arów, pszenica hybrydowa Himalaya to jest 2 hektary i 20 arów. Dzisiaj też zastosowałem, oprócz właśnie zabiegu herbicydowego, został zastosowany też nawóz taki kończący, więc jeśli chodzi o nawozy posypowe, azotowe, to temat, jeśli chodzi o wszystkie odmiany i rzepaku i pszenicy, mamy temat zakończony, bo w tym roku właśnie mamy tylko pszenicę i rzepak, no i jakiś niewielki areał jest na wiosnę, jeśli chodzi o kukurydzę, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o pszenicę. Tyle to w tym materiale dotyczącym tych dwóch odmian pszenicy. Na pewno jeżeli te pszenice będą rosły, to pokażę Wam w późniejszym etapie, jak one będą rosły. Tutaj pszenica Elektra niebawem kwalifikuje się już do zabiegu regulacji w następnym tygodniu albo za dobry tydzień, w zależności jak przebieg pogody będzie, pewnie ta pszenica będzie już do zabiegu regulacyjnego połączonego z grzybówką.
To tyle, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które Wam chciałem powiedzieć i takie właśnie porównanie tych dwóch odmian. W kolejnym filmie właśnie dowiecie się też o nawozach azotowych, jak wysiewamy, taka pokrótka informacja, nawozy azotowe, jak wysiewamy w pszenicy i właśnie te zabiegi kończące. Tyle i życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!